Leszek Czarnecki, biznesmen, założyciel Getin Banku, do niedawna 8 w rankingu najbogatszych Polak, a prywatnie mąż prezenterki Jolanty Pieńkowskiej, od czasu objęcia rządów w Polsce przez PiS stał się, jak twierdzi Puls Biznesu, obiektem zainteresowania służb specjalnych. Zorientował się, że jest inwigilowany, gdy wyszło na jaw, że ochroniarz, pełniący zarazem funkcję kierowcy, którego 2 lata temu zatrudnił dla swojej żony, jest oficerem służb, pracującym pod przykrywką. Czarnecki nie zwolnił go, ale przeszedł do kontrataku, upubliczniając nagranie swojej rozmowy z ówczesnym prezesem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim, który w nieoględnych słowach kazał Czarneckiemu zatrudnić prawnika z bliskiego kręgu znajomych Chrzanowskiego w zamian za ulgowe traktowanie restrukturyzacji banków miliardera. Wybuchła afera, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Marka Chrzanowskiego, treść taśm upubliczniła Gazeta Wyborcza, a Czarnecki całe zamieszanie postanowił przeczekać za granicą. Okazało się to nie takie łatwe, bo Czarnecki obawiał się, że zostanie aresztowany, gdy tylko opuści dom. Jak donosi Puls Biznesu, użył podstępu, w którym główną rolę odegrała żona biznesmena, Jolanta Pieńkowska. Wieczorem 8 listopada zeszłego roku prezenterka opuściła samochodem teren ich posesji na warszawskim Mokotowie. Tymczasem biznesmen, jak się okazało, znajdował się w bagażniku samochodu swojej żony. Na podziemnym parkingu w budynku, w którym mieszka koleżanka Pieńkowskiej, przesiadła się do innego samochodu, który zawiózł go do Berlina. Tam Czarnecki złapał samolot do Miami. Tymczasem Pieńkowska, żeby dać mężowi czas, przekierowuje podejrzenia na siebie. 9 listopada jedzie na warszawskie lotnisko Okęcie, skąd ma wyruszyć na krótki urlop do Izraela. W torebce ma telefon komórkowy męża. Służby, śledzące telefon Czarneckiego, są przekonane, że biznesmen razem z żoną chce opuścić kraj. Na lotnisku zatrzymują ją i po godzinnym przesłuchaniu puszczają wolno. Są tu elementy brawury, chwali przenterkę ekspert BS. Bezpieczeństwa Krzysztof Lidl. Taką akcję trzeba wcześniej zaplanować. Co ciekawe, przedstawiciele służb zapewniają, że żadne z wydarzeń opisanych przez Puls Biznesu nigdy nie miało miejsca, a Leszkiem Czarneckim w ogóle się nie interesowały. Polskie służby nie inwigilowały Leszka Czarneckiego ani jego rodziny, idzie z zaparte rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Stanisław Żaryn. Żadnej rozmowy na lotnisku nie było.